Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj będziemy regulować zawory, a właściwie próbować. Wcześniej już to robiłem i mam wrażenie, że coś tutaj jest nie tak. Muszę to sprawdzić i zobaczymy, czy będą w ogóle potrzebowały regulacji te zawory. Zaczniemy od zdjęcia dźwigni zmiany biegów, później odkręcimy ten dekielek. Dekielek, pokrywę koła magnesowego, czy zamachowego, czy jak to tam się zwie. Później odkręcimy dekielki zaworów i co? I będziemy regulować, kurczę. Na wydechowym powinno być 0,15, na ssącym 0,10. Tutaj troszeczkę spryskałem wodą pita, żeby umyć te zabrudzenia, które powstały podczas ostatniego mojego jeżdżenia, żeby żaden piasek czy ziemia nie wpadła tam do silnika niepotrzebnie, żeby to się nie niszczyło. No dobra, czyli co? Czas wziąć się po prostu do roboty. Generalnie będzie ciężko mi to skadrować wszystko, żebyście widzieli, ale może się uda. Pierwsza stopka, już ją poluzowałem. Trzeba uważać, żeby używać dobrych kluczy, bo ja już tą śrubeczkę troszeczkę wyrobiłem niepotrzebnie. No i należy zapamiętać pozycję, kurczę, tej stopki, bo wiecie jak jest, stopki, takie dźwigni zmiany biegów. Ale mniej więcej tu jest kąt prosty, czyli pozioma linia, jeżeli chodzi do silnika. Także myślę, że będę pamiętał, jak to powinno być. Tutaj będą ósemeczki. Ale piasek rzęzi. Pamiętajcie, że te śrubki mają różne długości. Te dwie są takie same. Ta najkrótsza idzie tutaj, a tutaj idą te dwie kolejne. Także krótka jest na dole przy tym. No i jeszcze tutaj śruby od dekielków zostały do odkręcenia, ale to nie będzie chyba nic trudnego, chociaż trochę te plastiki tutaj przeszkadzają. I na dole to samo. To jeszcze sobie muszę wytrzeć ten, wiecie co, błoto. Żeby coś z tej chłodniczki nie spadło. Dobra. Tutaj zapewne wyleje się olej. Warto zabezpieczyć, żeby sobie nie pomoczyć pięknego garażu olejem lub pięknej kostki. O, widzicie, kapie trochę olej. Widzicie lub nie widzicie? O, może tak by było lepiej. Zawsze się trochę oleju wyleje z tego dolnego dekielka. Moja druga próba, kurczę, nagrania regulacji zaworów. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie do porządku. Można powiedzieć, że ten najprostszy temat mamy już za sobą. Teraz musimy ustawić pozycji T przy tym wycięciem. Tylko że tak, tu jest wycięcie i pozycja T. I tu jest tak, że w tym momencie, jak to zostawione, nie da się, koniki się nie ruszają. Ani górny, ani dolny. Są dwie pozycje. Musimy to przekręcić po prostu jeszcze raz. Można odkręcić świecę, żeby to wolniej, lepiej się przekręcało, albo po prostu złapać kluczem, żeby było łatwiej, bo kompresja jest jednak fajna. Tutaj, o, i teraz mamy pozycję T. I teraz, o, konik ma luz.
O, nie mam wam jak tego zademonstrować, ale o, tu słychać, że konik się rusza. I tu konik się również rusza. Także jak raz przekręcicie i będziecie mieli na sztywno koniki, to nie martwcie się, przekręćcie jeszcze raz, wtedy powinien być luz. No jak nie macie luzu, no to znaczy, że zawory są strasznie chujowo ustawione i trzeba to poprawić. W regulacji zaworów chodzi o to, żeby sprawdzić szczelinę między tutaj tym konikiem a zaworem. I teraz tutaj przy tej śrubce regulującej, czy jak to się tam nazywa, mamy nakrętkę ustalającą, czyli to, którą dokręcamy, gdy już ustawimy pożądane przez nas szczelinkę, czyli odległość między zaworem a tą śrubą. I tutaj do odkręcania tego regulowania bardzo dobrze się spisuje taki klucz rowerowy. Jakbyście mieli jakiegoś starego roweru, to można sobie tą nakrętkę poluzować i tutaj wtedy łatwo sobie manipulować tym albo w ogóle palcami. I teraz sprawdzę w ogóle, czy 0,10 wejdzie mi tutaj ten szczelinomierz, czy szczelinka jest po prostu dobra. I teraz tak, lepszy by był dostęp z tamtej strony, bo ja tutaj przeszkadzają mi wężyki. Także ja spróbuję przystawić kamerę, żebyście widzieli to jakoś inaczej i żebym ja jeszcze miał do tego jakiś dostęp. Moi drodzy, i teraz tak, włożyłem tą blaszkę, widzicie jak to wygląda. I to jest 0,10 blaszka. Tak ona powinna wejść. I teraz zobaczymy, czy wejdzie blaszka większa. Czyli na przykład 0,15, taka jak powinna być na dole. I mam tą blaszkę 0,15. Teraz spróbuję się z nią posiłować. No i musicie mi uwierzyć na słowo, że ta blaszka 0,15 nie chce mi wejść. Czyli muszę przyznać, że zawór jest ustawiony dobrze. Teraz na dole, zobaczmy co tu się dzieje. Kurczę, nie wiem, czy ja nagrywam poradnik? Chyba nie. Taki vlog. Ustartujmy to jako vlog. Kurde. Ekspertem od ustawiania zaworów nie jestem, ale to jest film, który pokazuje, że da się to sprawdzić samemu i ewentualnie ustawić również. Tutaj 0,15 powinno wejść. 0,15 chyba nie wchodzi, dlatego wezmę 0,1. Szkoda, że nie mam takiego przedziału jeszcze, na przykład 0,14 tej blaszki. No z szczelinami jeszcze trzeba uważać, jakie się kupuje, z odpowiednią podziałką, żeby to było wszystko. 0,01. No niestety, nie wchodzi. Czyli opcja taka, że potrzebna jest regulacja. Czyli popuszczam śrubkę kontrującą przy pomocy klucza 9. Dobra. Jest popuszczona. I teraz zobaczcie, mogę kręcić tą śrubą, dzięki czemu będę mógł ją regulować, kurczę. Dlatego, żebyście widzieli, wezmę ten klucz rowerowy, złapę go i odrobinę wykręcę. O, teraz tak, szczelinomierz mi tu pięknie wszedł. Teraz dokręcę tą śrubę, żeby ustalić tą szczelinkę, kiedy ten szczelinomierz jest w środku. Mam nadzieję, że wy cokolwiek widzicie. I teraz tym kluczem rowerowym dokręcę. O!
jeszcze trochę więcej siły. Dobra. Jest. Gitara gra, można powiedzieć. I teraz tylko pozostało mi, kurczę, dokręcenie tej śruby ustalającej. Kontry tak zwanej się znaczy. Dobra, nie za mocno. Bo jak za mocno, to łatwo wszystko przekręcić. I dobra, sprawdzę, czy to się... Ta szczelinka się nie zmniejszyła. Jest, wchodzi. Wchodzi szczelinomierz elegancko. Teraz jak mam już to 0,15 niby ustalone, to spróbuję włożyć. Kurczę, no to już jest dość spora różnica między 0,15 a 0,20. No ale kurczę, nie mam takiego mniejszego podziału. No nie. 0,20 już nie wchodzi. Zanim się poskłada wszystko, to warto przekręcić jeszcze kołem dwa razy. I sprawdzić jeszcze raz luzy. Jak będzie wszystko gitara, to skręcamy to do kupy. I tyle w temacie. I moi drodzy, szczelinki posprawdzałem po kolejnym obróceniu, dwukrotnym obróceniu tutaj koła. Co, teraz trzeba to w odwrotnej kolejności wszystko poskładać, pamiętając o tym, żeby nie na siłę przykręcać te wszystkie śrubki, bo naprawdę tu nie trzeba dużej siły do tego wszystkiego, żeby to wszystko się elegancko trzymało, bo łatwo jest przekręcić taki aluminium i to jest wtedy problem niesamowity, jak w bloku silnika czy głowicy przekręcimy śrubę, to jest straszna lipa. Tu pamiętamy, że tu wkręcamy najkrótszą śrubę. No i tyle, składam to, moi drodzy, i zobaczymy, czy to będzie w ogóle odpalało. Tu mam filterek trochę nasiąknięty wodą, ale mam nadzieję, że tak czy tak odpali. Cewory wyregulowane, kurczę, maszyna skręcona. Niestety znowu chyba obrobiłem trochę śrubę. Masakra straszna, nie wiem, o co chodzi z tym, ten kurde silnik jest jakiś ołowiany. No ale tak naprawdę to moja wina. No nic się nie poradzi. Zawory uregulowane, zobaczymy teraz, czy tylko odpali, kurczę. Także jak odpali, to znaczy, że robota wykonana dobrze. Dajcie znać pod filmikiem, co o tym sądzicie, czy dałem radę. Zapraszam na kolejne materiały i w tym miejscu się z wami żegnam. Trzymajcie się, lóweczka.